Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 6 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi do nas, abyśmy byli tacy miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Niebieski wobec nas, abyśmy taką samą miarą również mierzyli innych, byśmy nie krytykowali innych, to znaczy, byśmy nie stosowali tak zwanego krytykanstwa, dlatego że taka pozytywna krytyka jest w cenie, taka twórcza, która daje coś w zamian, jeśli widzimy, że coś jest złego. Natomiast jeżeli stosujemy krytykanstwo, czyli przekreślamy i kasujemy coś i mówimy nie, bo nie, nie dając żadnej innej alternatywy, jakiejś może lepszej, to jest krytykanstwo i to nie jest dobre. Pan Jezus mówi do nas, że taką miarą, jaką my mierzymy, również i nam odmierzą, a więc musimy być bardzo uważni. Myślę, że dobro często wraca do człowieka. I również zło może się zdarzyć, że wróci do nas, jeżeli kierujemy w kierunku drugiego człowieka. Przypomina mi się takie opowiadanie, właściwie taka bajka o pewnym królu, który chciał się przekonać, jakie serca mają jego podwładni. Przybrał się za żebraka, poszedł do jednego mieszkania, do drugiego, do trzeciego i był bardzo różnie przez nich potraktowany. Poprosił o coś do jedzenia i w jednym otrzymał jakieś zgniłe ziemniaki. W drugim otrzymał jakąś popsutą zupę. W kolejnym mieszkaniu otrzymał jakiś stary chleb, który trudno w ogóle ugryźć. Ale był również w takiej biednej rodzinie, która ugościła go po królewsku. Mimo, że nie wiedziała, że to jest król, to potraktowała go jak swojego domownika. Po jakimś czasie król ogłosił wielkie przyjęcie w swoim zamku. Zaprosił na obiad wszystkich tych, u których gościł jako żebrak. I kiedy słudzy wnieśli specjalne potrawy dla specjalnych gości, jak powiedział, postawione przed tymi, którzy poczęstowali króla jako żebraka zgniłymi ziemniakami, otrzymali zgniłe ziemniaki. Ci, którzy popsutą zupę poczęstowali, otrzymali popsutą zupę. Ci, którzy jakiś chleb popsuty, również zostali tym potraktowani. Natomiast ta rodzina, która potraktowała go bardzo rodzinnie, po królewsku, otrzymała największe honory. Oczywiście, oprócz tego, że się najedli, to otrzymali mnóstwo prezentów, mnóstwo złota i również pracę w kuchni królewskiej. A teraz, kochani, mógłbym powiedzieć, że za chwilkę opowiem współczesną bajkę, ale niestety to, co za chwilkę powiem, nie jest bajką i bardzo często to się zdarza. Jest to opowieść na faktach. Otóż pewna kobieta pracująca, i nie wcale nie Irena Kwiatkowska, która poświęcała swoje życie głównie na biznes, kosztem życia małżeńskiego i rodzinnego, okazuje się, że w taki sposób poświęcała się swojej pracy, że zaniedbywała swojego męża, który w pewnym momencie po prostu odszedł od niej. Mówiła, że nie ma czasu na amory, że właściwie biznes jest dla niej najważniejszy. Została więc ze swoim synem jedynakiem i często, żeby mu zrekompensować tą swoją nieobecność, to kupowała mu różne gadżety, tablet, komputer, najnowsze jakieś gry. Chłopiec niby wydawałby się, że jest zadowolony, ale tak naprawdę mówił: mamo, ja czasem wolałbym, żebyś mnie przytuliła, żebyś była ze mną, żebyśmy razem gdzieś pojechali. To wszystko jest fajne, to co mi kupujesz, ale tak naprawdę nie zastąpi ciebie. Wtedy mama oczywiście tam tłumaczyła się, jesteś już dużym chłopcem, musisz się odzwyczaić od takich przytulasów i od innych rzeczy. Syn tej kobiety przyzwyczaił się do takiego trybu życia i właściwie kiedy później ona została starszą kobietą, to okazuje się, że on nie miał dla niej czasu. On był zajęty różnymi swoimi sprawami i kiedy ona chciała, żeby jej syn ją odwiedził, to on tylko telefonował albo wysyłał jakiś bukiet kwiatów, albo kupował: mamo, przecież ja cię kocham, no, kupuję ci różne rzeczy, ale ja wolałabym, żebyś ty po prostu czasem przyszedł do mnie i posiedział, żebyś mnie złapał za rękę, żebyśmy mogli sobie posiedzieć. Mamo, zobacz, kiedy ja byłem małym chłopcem, ty właśnie w taki sposób mnie traktowałaś. Ja nauczyłem się tego od ciebie, więc nie potrafię inaczej. Kochani, wszystko, co do tej pory powiedziałem, jest nieprawdą. Albo inaczej, wszystko, co do tej pory powiedziałem, nie jest naszym ideałem. To nie jest tak, że my mamy dostosowywać innych ludzi do siebie, albo siebie do innych ludzi. Musi być jakaś inna miara, dlatego że te nasze ludzkie miary są po prostu zawodne. Otóż tą taką najlepszą miarą jest miara miłości Pana Boga.
Pan Bóg nas kocha, akceptuje nas i Pan Bóg wymaga, kocha nas taką mądrą miłością, wymagającą. Kochani, wszyscy ludzie są inni, są różni i na tym polega też bogactwo i piękno. Nie musimy być wszyscy według szablonu tacy sami, ale jednak jeśli chodzi o naszą miłość i nasze otwarcie się na drugiego człowieka, to jednak powinniśmy mieć ten punkt odniesienia i tym punktem odniesienia jest miłość Boga Ojca do nas. Tak jak nasze organizmy są różne i nasze serce pracuje w różnych rytmach, niektóre szybciej, niektóre wolniej, niektóre mocniej i tak dalej, gdybyśmy, kochani, chcieli znaleźć taki idealny rytm bicia serca miłości, to musielibyśmy się odnieść właśnie do Boga Ojca, ponieważ Jego serce kocha najdoskonalej. Przyjmijcie teraz, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.